Mało kto myśli o nim na co dzień, ale otaczający nas hałas jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Sprawdziliśmy, jak zadbać o swój słuch. Rodzajów niedosłuchu jest kilka, jego przyczyn o wiele więcej. Co? Nie dosłyszałem pytania. Pawłowi trzeba napisać, mamy jakąś kartkę, bo nie chwyci. Przebywanie w hałasie może być przyczyną niedosłuchu odbiorczego, czyli takiego, w którym słyszymy słabiej z powodu uszkodzenia komórek słuchowych, nerwu słuchowego lub z powodu zaburzeń w interpretacji dźwięku w centralnym układzie nerwowym. Aby sprawdzić, jak hałas może wpływać na nasze zdrowie, jeszcze latem wybraliśmy się z kamerą na próbę Also with Razors, którzy ze swoim graniem są w Tczewie najgłośniejsi. Czy najgłośniejsi? Nie, ale no jedni z głośniejszych. Ale można by było taką bitwę urządzić kiedyś. Tak, bitw. My tak akurat nie potrzebujemy, ale jeśli ktoś się nad tym zastanawiał, jak na przykład pan redaktor, to okay. Droga wolna. Czy podczas prób odczuwacie negatywne skutki tego głośnego grania? Czy może po próbach, kiedy już jesteście w domu, kiedy skończycie grać, coś tam w uszach szumi, brzęczy? Zdecydowanie jest to odczuwalne, zwłaszcza, że my w takim składzie gramy dwa razy w tygodniu. Ja jeszcze dodatkowo i Paweł tak samo mamy przynajmniej jedną próbę z drugim składem. Także trzy razy w tygodniu po 2-3 godziny takiego natężenia dźwięku powoduje to, że jednak jest to odczuwalne, jest dzwonienie w uszach. O skutkach, jakie może mieć długotrwałe przebywanie w hałasie, a także o metodach badania jednego z najważniejszych zmysłów, opowiedziała nam pani Zofia Cichocka z firmy zajmującej się akustyką słuchu. Hałas wpływa na komórki nerwowe, które odpowiadają wysokim częstotliwościom. Więc nie zauważymy, że po prostu gorzej słyszymy, tylko zauważymy, że gorzej rozumiemy. Przede wszystkim to zrozumienie będzie pogorszone w trudnym otoczeniu, właśnie w poszumie, w hałasie i wtedy należy się udać do protetyka słuchu, który przeprowadzi badanie słuchu, które polega na tym, że w kabinie ciszy zakładamy słuchawki, puszczamy różnej częstotliwości dźwięki i sprawdzamy, czy na jakiej częstotliwości są uszkodzone i czy słychać dobrze. Każdy z nas może, a nawet powinien, o swój słuch zadbać. W jaki sposób? Jeżeli pracujemy w hałasie, bądź jesteśmy zmuszeni do przebywania w hałasie, powinniśmy używać stoperów, powinniśmy używać ochronników słuchu, które nam zagłuszą ten hałas. Ja stosuję po prostu zatyczki. Zatyczki plus słuchawki ochronne, które eliminują natężenie, nie wiem, 20-30 decybeli. Na pewno pozwala mi to wrócić do domu i czuć się bardziej komfortowo. Słyszeć telewizor. A feelingu w trakcie gry ci to nie odbiera? No to też odbiera czasem feeling. Czasem jest właśnie to, że jak jest taki dzień, że się ma ochotę po prostu zagrać i poczuć ten żywioł, to nie ma sensu w ogóle stosować zatyczek ani takich rzeczy, bo to odbiera całą przyjemność z grania poniekąd. No ja akurat nie stosuję niestety żadnych ochron. No i tak się złożyło, że choruję na tinnitus, auris, tak zwane permanentne szumy uszne i na szczęście akurat u mnie się to nie objawia depresją, a do tego właśnie te szumy uszne mogą prowadzić nawet. Przebywanie w hałasie może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje niż mogłoby nam się wydawać. Dlatego też o słuch powinniśmy zadbać jeszcze wtedy, gdy słyszymy dobrze.